kolejne dni z możliwymi opadami, ale i wzrostem temperatur. Szczęść Boże, Krzysztof Brauer, zapraszam na poranne wydanie prognozy pogody. Dziś możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, na przeważającym obszarze bez opadów. Przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie, północy, wschodzie Mazowsza, a także na krańcach południowo-zachodnich. Temperatura około 20 stopni na wybrzeżu, a także w górach i obszarach podgórskich. Na pozostałym obszarze od 24 do 27 stopni. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne w miarę stabilne na poziomie 1004 hektopaskali. Pojutrze na południu, południowym zachodzie, na ziemi lubuskiej, w centrum i Kielecczyźnie miejscami popada silniejszy deszcz i pojawią się burze. Niewykluczony także drobny grad. Na pozostałym obszarze sporo słońca i na ogół sucho. Na termometrach od 25 do 27 stopni na północy kraju, w ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach oraz na wschodzie. Od 19 do 22 stopni na południowym zachodzie i południu. Temperatura będzie też tam niższa. Dobrego dnia, z Panem Bogiem.